członka. Bo ja tu. Tak, Kodziana. Kto go odgrywa i dlaczego on? Stary, ja kiedyś też na Bobrowieckiej, jak mieliśmy ktoś przed minat i widziałem jego telewizję, taki co on na dachu siedzi z plecakiem PLN-y, nie? Chujów mu tam wrzucali, ubliżali mu i tak dalej. Drugi bro, kurwa, Justin Bieber. I potem, jak graliśmy Eliminati trasę, to grałem w Gorzowie i on grał przede mną. I kurwa, urzekł mnie tym, że grał w newschoolowym stylu bez żadnego hypemana i kurwa, na pewno dawał radę, nie? Mhm. I mówię, kurwa, no będę się dzieciakowi przyglądał. No i jakiś czas temu tam poprosiłem, żeby mi przysłał swoje kawałki. Napisałeś do niego na fejsie osobiście? Tak, tak, no napisałem, że mi przysłał i przysłał mi. No i napisałem mu w punktach, kurwa, jak się rozwinie sytuacja i że będzie w jakim miał iść. Wiesz, no, trzeba dać komuś szansę, tak? Mhm. Ja kurwa, czasami sprawdzam namówki, co do nas przychodzą, ale tu chodziło o taki odbiór, wiesz, po prostu personalny, nie? Widziałem, że gość się jara, widziałem, że daje radę, pogadałem z nim chwilę na tyle, żeby wyczuć, że jest jakiś, wiesz, w miarę rozsądnym gościem. Jest młody i ja, wiesz, wierzę, że się rozwinie w dobrym kierunku. Czemu mam mu nie dać szansy? Mhm. Wiesz, ja na to patrzę inaczej, tak? Ale dla takiego gościa z Gorzowa Wielkopolskiego, czy tam, wiesz, z okolic, no to jest trochę inny wymiar ma tą sytuację, nie? Ja po prostu chcę mu pomóc w zaistnieniu i coś tam, a wiesz, a dla niego to może być jakaś szansa, zwłaszcza, że gość się naprawdę jara tym, co robi, nie? Nie robi tego na siłę, a jeżeli przez ostatnie tam, jak to dobrze, dwa, powiedzmy, lata ponad, to robi, tak? Mimo młodego wieku. Mimo młodego wieku i mimo tego, że go tam kurwa w kurt hejtują i tak dalej, to znaczy, że jest zdesperowany i zawzięty i wierzy w siebie, nie? No bo nie jeden by sobie puścił albo zmienił trajektorię lotu. A jeżeli on jest konsekwentny z tym, co robi, to znaczy, że może warto upomóc, no. Macie... Oczywiście mu kurwa powiedziałem, że już dwóm dałem szansę i dwóch zawiodła, to czekam i sztuka, nie? Więc jakby to nie jest tajemnicą. Mhm. Zobaczymy, co z tego będzie. No na pewno może musi teraz nagrać zezwanie legalne i tak dalej, zanim będziemy mogli rozmawiać o jakichś, wiesz, oficjalnych historiach. Mhm. No ale to jeszcze długa droga przy nim. Stary, on ma 19 lat, tak? To tyle miałem lat, jak zacząłem rapować ja. 19 lat. Niesamowite. Myślisz o dalszym rozszerzaniu bujatu? Nic na siłę. Nie mamy takiej potrzeby, nie? My jesteśmy bardziej ekipą przyjaciół, kumpli i znajomych i trzymamy się w własnym gronie i wiesz, rozszerzanie tego nie ma sensu, ponieważ to nie ma być imperium, które zarabia w chuj hajsu na ludziach, których nie znamy, tylko ekipa, która sobie pomaga, no. Wiesz. A jakie macie plany? Muszę prosić o co z numerem, co z jego płytą, co z warszawskim? Stary, nie pytaj mnie o numera, ponieważ numer ostatnio w płytę wydał w 2009 roku i kurwa, i zawsze mnie pytają o tą płytę. Mogę ci powiedzieć, jak będzie tytuł płyty. Kiedy płyta? To już jest okay. Postanowione. Stary, no nie wiem, no. Nie chcę za niego odpowiadać. On twierdzi, że w tym roku. Ja twierdzę, że jak w tym roku nie nagra płyty, to już nie nagra nigdy. Tak uważam, zresztą mu to powiedziałem, więc co z tego będzie, zobaczymy. On niezbyt wie, co on chce robić i poza tym on chyba, nie wiem, zajawki nie ma, żeby to robić. No, nagrał tam ileś kawałków, powiedzmy, rok temu, ale tymi kawałkami zaprzeczył maksymie numer raz zawsze spoko, bo 3/4 było samobójcze, nie? Bo się akurat z żoną rozstawał, coś tam, no, więc jakieś takie strasznie ciężkie te kawałki nagrał. Dobrze, że tego nie puścił nigdzie. A teraz chcę jakieś inne nagrywać, bardziej nowoczesne. Ja mu kibicuję, pytam kiedy płyta do domu, kiedy będzie w studiu i tak co go widzę to pytam. On mówi, że już mordo w tym tygodniu jestem i go znowu nie ma, więc nie ma to na siłę. Co z góry jakby twoje kolejne pytanie rozjaśnia z warszawskim deszczem. Nie będzie warszawskiego deszczu, no bo jak mamy nagrywać warszawski deszcz, jak ja nagrałem stary ileś tam set kawałków od naszej ostatniej płyty, a numer nagrał 7 na samobójstwie, no. To chłopie, kurwa, moglibyśmy źle zestawienie wybrać. No trochę. Rozumiesz? I też to... Ale w końcu czarny i biały, nie? I też to wie, tak? Więc...
Ale mogę powiedzieć, że będziemy nagrywać kawałek Warszawski Deszcz gościnnie u innego zespołu. Mhm. Nie mogę powiedzieć jakiego. Okay. Ale mam jej kawałek nagrywać niedługo, więc coś tam będzie. Też, jak się domyślasz, trochę oddaliłem się od stylistyki boom-bapowo klasycznej, a taki warszawski deszcz był i pozostać powinien, więc było tam też, żeśmy to mieli zmieniać. Mm-hmm. Abel nagrywa swoją kolejną płytę Mops, finalizuje właśnie płytę. Płyta Mopsa w tym roku jeszcze. Tak, tak. Miał przyjechać w sierpniu, czyli teraz miał przyjechać jakoś ten, popuszczać te nowe kawałki i omówić, jak to tam ma przebiegać, ale jeszcze nie dojechał. Ale z tego co wiem, siedzą w studiu i nagrywają. To będzie wyjebane w kosmos, nie? To wiadomo, mocno, jakie to może być. Widziałem już ten niemiecki one shot. No. Dużo daje. No wiesz. Wiem, że będzie spodziewać. Grybus nagrywa dla siebie kawałki i tak dalej. No. Po drodze tutaj jeszcze powstają płyty dla innych wykonawców. Michu tam produkuje płytę Dioksowi, ale nie, że wszystkie bity, tylko jakby kilka bitów i tam ogarnia całość tego materiału. Plus powstają nas też jedna płyta, ale nie mogę ci powiedzieć, czy ja i no zupełnie z drugiej strony. To znaczy z drugiej strony? To znaczy, że mocny uliczny rap. U was? U nas. Ale my tego nie wydajemy, tylko u nas tu jest nagrywana ta płyta. No. Okej. Okay. Byś się zdziwił. Ale dowiemy się w przyszłości. No kiedyś tak, no. Jeżeli napiszą na płycie, że to nagrywane u nas. Aha. Ale mi wtedy napiszą. No to dobry chłopak. A co z twoimi starymi płytami? Będą reedycje SND Melfon i innych płyt? Tak, będzie, znaczy stary. To nie jest takie hop-siup, nie? Bo SND Melfon mamy... Nie mamy matki, nie? Musimy zrobić sobie sami. Ja chciałem zrobić tą wersję rozszerzoną. Mateusz się zgodził. Może zrobimy to jeszcze w tym roku, to jak to tak naprawdę to ogarnia. A co dalej mamy? Ścieżka dźwiękowa, nie będzie reedycji, bo tam była licencja z producentem WDK na 5 lat. I te lata minęły w zeszłym roku, więc nie będziemy odnawiać tej licencji, bo nie chcę wracać do tego tematu. Ale widziałem go ostatnio, tak samo był ubrany, jak go widziałem ostatnio 5 lat temu. To znaczy, że mi nie poszło, bardzo się cieszę. Co, notes pierwszy. Słyszałem, że jest białym krukiem, taki był niedoceniony. Też nie wiadomo, czy będziemy robić reedycję tak samo jak hajs, ponieważ to robiłem ze Stasiem. Nie? Jak przy notesie to w ogóle formalnie to jest tak ogarnięte, że ja na przykład nie dostałem nigdy złotówki za tą płytę. Sam sobie nie zapłaciłem. Mając, wydając ją, tak? I nie podpisałem sobie umowy, to jeszcze można by jakoś to rozwiązać. Natomiast przy hajs, wydawaliśmy to ze Staszem, więc kwestia, czy on będzie miał jakiś problem, czy nie będzie miał problemu. Wiesz. Rozumiem, że są osoby, które na to czekają, ale też ja uważam, że się nie ma co z tym śpieszyć. No. Chociaż muszę powiedzieć, że dostałem teraz nową rodzinę pocztą, tutaj przyszła płyta hajs. Jedyna moja płyta, której nie miałem, dostałem w folii od kogoś w prezencie. Bardzo dziękuję. Schowałem. Ale jeszcze nie posłuchałem. Boję się trochę. Tego tematu. Tych linijek, stary. Nie, no to wiesz, no to, jak nawet żartuję, no nie boję się. Ale no. Jakby stary, to był 2003 rok, 11 lat temu, nie? Okej, okay. Czekam trochę od tematów muzycznych. Przejdziemy do internetu, w którym, jak mnie patrzeć, dobrze się odnajdujesz, dobrze sobie radzicie w ogóle jako wielkie ją. Tak się składa, że lubisz tych naszych też internetowych celebrytów. Widziałeś nowy klip Tigera? Stary, to jest ten klip widziałem 3 miesiące temu. Tak myślałem. Chłopie, kurwa. Wszystko działo się co przy okazji WW-nia gdzieś tam. No to tam chłopaki jedni na to robili. Mhm. Nie wiem, kto pisał tekst, ale widziałem tam. Mocny kwas. No mocny kot, no ale to jest nie, tutaj nie widzę przyszłości, to nie jest sprawa rozwojowa, tam już sprawa nie do rozwojowa, wiesz? No właśnie, ale z BGC też nam się powoli chyba kończył, nie? Nie no, BGC jest problem, znaczy problem. No, wczoraj wiedziałem, że znowu trenuję, pływa w jeziorze coś. Pływanie w jeziorze zajebiste, delfinkiem, kurwa, woda do pasa, ale tam jest problem, zadałem z paroma osobami i faktycznie może tak być, że stary, jak do niego dotrze,
że on kurwa jest jednak debilem, to może na przykład pierdolnąć samobójstwo na internecie, nie? Czy coś takiego, to by nie było śmieszne. Już taka pani Basia chyba, jak się nazywa, tak? Była taka pani Basia, tylko była podstawiona. A być GC, no może... Żarko. Mhm. Ona Barbara Żarko, Danuta Żarko? Która? No ta... Pani Basia. No ta taka, co filmiki była... Belanie całe było, hejci na nią. Żarko. A, tak, taka gruba. No. No tutaj też myślałem, że tak jest, ale to chyba tak nie jest jednak, no. Teraz widziałem, BGC szuka sponsoringu z BMW. Tak, widziałeś, jak do BMW napisał, może być 5 lub 6, siemaneczko. Nie, no to... Ale starsze też może być. Ale widzisz, stary, ale nie ma następcy chwilowo. No właśnie, chciałem zapytać, czy widzisz jakąś schodzącą gwiazdę. Sezon ogórkowy jest, to no, tak. Wiesz. Nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że pojawi się jakiś następny, bo... Nie jest to już tak ekscytujące, jak było parę miesięcy temu, no. To wiesz już. No wiesz, tak, kocham muzykę, kocham sport, kocham świat, tak. Oczywiście no jest to zabawne. Szukam kobiety. Szukam kobiety, kurwa, to wszystko jest śmieszne, ale już nie tak śmieszne jak kiedyś, no. Tak. Nie nagrywa rapu, kurwa, nie ma się, wiesz. Dobra, kończę, bo zaraz BGC powie, że się wybijam jego kosztem. No to wiadomo. No. Jeszcze dołączę, dojadę do kogo. Ale liczę na następny, no. I co jest zresztą pewne, że będą, tylko tak. Mogliby się już pojawić, bo wiesz. Nuda. Nuda, no pani. Wakacje się skończą, to wrócę. Wakacje się skończą, sobie też chyba zakazali już. No cisza, nic. No, i zagrał chyba w Kato na jakiś koncercie i potem uciekł. Zagrał na Saporcie i co, no stary. Zresztą Green Grenade też gdzieś zniknął. No. Ale to on ma wakacje akurat, może pojechał do rodziny na wieś czy co. Więc on będą jeszcze wróci. Albo na kolonii jest, no on się pojawi. Ale mogliby się pojawić następni. Zauważ, że Pika gdzieś w ogóle przepadł. Na motorówce płyną jakieś teraz. Widzisz, że on musiał poczuć, że kurwa BGC go zdetronizował. Tak, wiatr we włosy. Ale może być też tak, że on skumał, że ten go zdetronizował i może skumał w jakich kategoriach to się odbywa i może sobie odpuścił. Nie wiem. Dowiemy się. Tadda, ilu fanpage jesteś adminem na fejsie? Taki, o których ludzie nie wiedzą, że żadnego. Czytają. Żadnego. Ani Biestedego, ani Wieprz to Illuminata, nie. Rapseły i te nie. Wszystkie inne. Haj się nie zgadza. Biestedego robi gościu do Szczecina. Wieprz to Illuminata, nie mam pojęcia. Przysięgam, nie mam z tym nic wspólnego. Oczywiście lubię je i bawią mnie. Mhm. Natomiast nie mam czasu na to. Tak samo jak kurwa... Fajnie jakby Glamrap był moją stroną, ale kurwa, umówmy się, gdyby Glamrap był moją stroną, to kurwa połowa polskiego rapu miałaby przekurwione. Bo tam nie ma tych fajnych rzeczy, które mogłyby tam być. No. Myślałem o takim fanpage'u, ale stary, to jest za dużo, kurwa, zachodu. Ale podobają mi się rozkminiacze, którzy twierdzą, że to ja i na przykład, że się wylogowałem, żeby sobie sam odpowiedzieć, kurwa. Czy ja naprawdę nie mam co w życiu robić, ale... Wiesz, bo te fanpage'y są powiązane, jeden z drugim, linkują do drugiego, odpowiadają. Tak. To jest jedna wielka szajka w ogóle. Reakcja Wiewcz to Illuminata, to na pewno jest jedna osoba, ale nie wiem, kto to jest. Tak samo do dzisiaj nie wiem, kto to jest, hajs się zgadza. Też nie ja, ale rozmawiałem z tym gościem via Facebook i nawet gadaliśmy o patronacie nad płytą Eliminacji. Tylko potem widać trochę już zbastował. Ale miałem cię spytać jeszcze o fanpage Hajs się nie zgadza. I grupę całą tą, wiesz, szpiegowską. To też nie moja, ale do grupy Hajs się nie zgadza zostałem przyjęty przez nich. Ale nie uczestniczę w tym aktywnie chyba tam. Podziemie takie coś tam odkliknąłem i nie pojawia mi się to, bo tam za intensywnie oni działają, za intensywnie im się nie zgadza, natomiast co jakiś tam czas gdzieś ktoś się do mnie odezwie właśnie z tej grupy, albo gdzieś na jakimś koncercie spotykam gości, którzy są z tej grupy. Stary, sztuka trollingu to też jest kurwa ciekawa rzecz. To pozornie jest bez sensu, ale to ma jakiś głębszy kurwa przekaz. Nie wiem jeszcze. To też pokazuje, generuje różne sytuacje. Nie? Tak, przykładowo, tak, no kurwa, wiesz, pod strony fanowskie, nie? KN, Eminem i tak dalej, ta gruba akcja. Tak. Też no byłeś chyba kimś. Byłem. Ja byłem. Krosem czy kim? Ja byłem o Rychu Bay. Aha, no przecież. No. Ja też coś dostał chyba z tą odwiązanego. No. Więc nie mam fanpage takich. Chciałem mieć taki, kurwa. Myślałem nad tym, ale to jest po prostu za dużo zachodu dla mnie. Nie mam czasu na to. Ale śledzę to, bo to jest zajebiste. Czy wiesz, no rozumiem, że wielu osobom się to nie podoba. Ale to jest siła internetu, no. I oni od tego nie przeskoczą. I co, wiesz, to też widać, jak mają... Każdy ma inny styl, nie? Znaczy Rapsa i Wieprzyny na to mają podobne, ale... Mają różny styl, co skłania mnie do myśli, że to nie jest jedna osoba.
i działaj obrężnie, mi się chce. No tak jak ten chłopak, który robi Testadego, to jest kurwa świetne, no to by. Głupio było mi, jak się poznaliśmy i mówię, siema, jesteś moim psem, no ale no, taka jest prawda, nie? No, charyzmatyczny bardzo gość i taki, wiesz, no, rozsądny i jakby pasujący do naszej ekipy, więc się polubiliśmy i kumplujemy. Natomiast, wiesz, no, sam z siebie, kurwa, gościu to wymyślił i prowadzi to już jakiś czas i to się kręci. Co jakieś ja zdjęcie mojego psa wrzucę do mnie, ponieważ jesteśmy znajomi na fejsie tej wizji i ja od razu tam linkuję z odpowiednim, wiesz, komentarzem. To jest świetne, no. Mój pies jest zadowolony. No i tak, no. Kiedyś chcieliśmy zrobić stronę raperek, nawet coś, domenę sobie wziął. Raperek? Raperek. I co to miało być? No to miał być pudelek, kurwa. Długo przed lamrapem. I kurwa, bo nasz kolega jest po operacji i mamy zdjęcia w operacji różnych raperów w różnych dobrych sytuacjach. Mhm. Biednych raperów w bogatych sklepach. No i takie tam różne, no. To właśnie jest to, czego nie ma na rapie, a mogłoby być u nas, ale opiero to trzeba całą machinę konstruować. Afera podsłuchowa w operacji podskrabie przed nami. Ale podoba mi się to, to też w jakimś kawałku to mam, podoba mi się to, że tylu tych gości, co tak kurwa na mnie kurwi, mi ubliża i tak dalej. Codziennie nerwowo wklepuję nazwę mojej płyty z końcówką PL, kurwa, żeby się przekonać, że się na świecie, nie? Dziękuję, pozdrawiam, kurwa. Koniec mistrzostw. No, codziennie siłę rzeczy muszą mi pomyśleć. Fajne. Dostałem takie pytanie od czytelnika. Czy zagrałeś na weselu? Stary, grałem na weselu kiełbasę. Ale na weselu, powiedzmy, nikogo znajomego. To rzuca. Oczywiście, za jakieś kurwa maksymalne grube siano. Oczywiście. Mhm. Stary, ja mam ten komfort. Powiedzmy, że to kurwa. To, no przeżyłeś wszystko. No halo, kurwa. Według was sprzedałem się już 10 lat temu. Więc teraz się odpierdolcie. To ja się mogę teraz sprzedawać, kurwa, jak tylko chcę, chłopie. Ponieważ kurwa wszyscy inni się sprzedali po drodze. Co ty myślisz, że kurwa raperzy nie grają na weselach? Oczywiście, kurwa, że grają. No chłopie, nawet widziałem zdjęcia. No bo czasami jest to zdjęcie z wesela kolegi, kurwa, no, przypadkiem, kurwa, z mikrofonem. Grają, chłopie! Człowieku, kurwa! Zamknięte imprezy, chłopie, pewnie, że grają. Jak ja do kotleta grałem, ale kurwa, stary, grasz do kotleta za 20 tysięcy, no fajnie czy nie? No fajnie, że fajnie, co to za problem, chłopie? Przecież ci ludzie w korporacjach, gdzie myśmy grali, kurwa, do tych ludzi, to są ludzie, którzy chodzili kiedyś na moje koncerty, jakby małolatami. Tylko teraz pracują w korporacji, stary, chodzi w garniturze i on kurwa ma fanaberię, kurwa, że wynajmują mnie, znaczy nie grałem tam już 2 lata takiej imprezy, ale wynajmują mnie na koncert, kurwa, wiesz, taki, bo on kurwa ma sentyment, kurwa, prezes, bo słuchał mnie, kurwa, był wiceum. A właśnie a propos tej korporacji gdzieś, miałem wywiad z takim ojcem i synem, Marcin, tato, nie pamiętam, tata się nazywał, spotkałem ich na koncercie, bo byli takim, wiesz, rzadkim trochę widokiem, jeżdżą raz na koncerty. Twoi też jeżdżą, a tata cię poznał, bo jako na imprezie firmowej zagrałeś. No. Poznał cię i totalnie zajawka no, razem no, ojciec to wiesz, to ja rozumiem, że dla niektórych to może być problem. Zwłaszcza dla jakichś młodych słuchaczy, którzy mają zamknięte głowy. I wiesz, i twierdzą, że rap to powstał w Polsce. I ich znajomość rapu opiera się na 3 zespołach z jednego nurtu. I kurwa, no są tacy ludzie stary, nie? I to na przykład to mnie absolutnie boli, tak? Jak potem ci taki debil, kurwa, oczywiście nie w twarz, tylko w internecie ci pisze, kurwa, że to, co robisz, to nie jest rap. No bo rap jest z Polski, jak z Ameryki w ogóle. No stary, no kurwa, mówię, to jak ja sobie zdałem sprawę, że funkcjonuję w świecie ultra cymbałów, kurwa, to po prostu zmieniłem swój pogląd na wiele spraw, no kurwa. Opinia debila nie jest dla mnie wiążąca, no, a wiesz. I od tego czasu sprawdzam sobie tych gości, jak ktoś mi gdzieś ubliża, mnie to w chuj bawi, chłopie. Kurwa, ubila mi gościu, wchodzą tam, kurwa, stary z heblem, struga, kurwa, stary jakiś 12-latek, kurwa, na wsi, kurwa, pod Karpacie, gdzieś tam, kurwa, struga deskę, kurwa, w stolarni, no. No, kurwa, no to co może mi o rapie, może mi napisać, że jestem chujem, pedałem, peja wygrał, kurwa, peja cię zjadł, kurwo, wieprzył, kurwa, cfelu i tak dalej, no i okej, okay, no, ubliżał mi, chłopie, ja patrzę na niego, no i... Co to? Jaki jest powód, dla którego miałoby to na mnie robić jakieś wrażenie, poza tym, że mnie to rozbawia, no. Wiesz, i podobnie jacyś goście, którzy tam groźnie się prężą pod klatową, kurwa, z zasłoniętą twarzą, widzisz, że to jest 15-latek, który, kurwa, tam w technikum nie zdał, czy coś, jest ultra cymbałem, no. Trzeba na to wyjebane i sobie tylko patrzę. Ja to już dwojga sobie obieram tych
bliźniaków twoich, dwóch fanów, co nagrywają. Do Mielna chyba mieli jechać, nie? Tych małych takich? No, ty blunasy. No kurwa, stary, ale tam to Cebul od Joksa mówił, że jakoś tam zna tego jednego rodzinę czy coś. To jest jakiś straszny urbis, nie? Gości pozdrawi, kurwa, z matką jechać i na skrzyżowaniu, kurwa, się wkurwić, wysiąść, trzasnąć żami i pójść w pizdu w osiedle. Tak, właśnie z nim, kurwa, taki mały, nie? Ciężka młodzież. Okej. Okay. Już końcem mam dla ciebie ostatnie pytanie. Pytanie z forum Range Rovera często zadawane. Z jakiego? Z Range Rovera forum. Czy nie masz problemu z przyczepką do bulbulatora? Z czym?